Jak spędziłeś wakacje? Grecja i trochę Turcji i było pięknie. Z którą aktorką spędziłbyś całą noc? Z Marilyn Monroe. Brunetki, blondynki czy wszystkie dziewczynki? Wszystkie. Jakie zachodnie województwo lepsze? Lubuskie czy wielkopolskie? Lubuskie, Gorzów Wielkopolski, dzień dobry. Czy planujesz przebiec maraton? Nie planuję. Jest to w ogóle nie do ugryzienia, nie do ogarnięcia. Jak można w ogóle biec ponad 40 km? Jest to chore w ogóle. Jaki był twój pierwszy samochód? Pierwszy samochód Fiat 126P. Ile lat pracujesz w radiu? Około 20. Jakie jest najładniejsze imię żeńskie? Kasia. Masz dziewczynę? Tak. Czy widzisz siebie gdzieś indziej niż w radiu? Nie, niestety. Bo czasami lubię przelecieć się przez telewizję, ale tylko właśnie, żeby przelecieć i wrócić do radia. Radio, radio, radio. Dziękuję. Skarpetki w papugi czy gładkie? Papugi. Czy elektryka prąd nie tyka? Dlatego, że nawet kiedyś miałem papiery na to. Z zawodu jestem elektrykiem i żadne kable mi nie straszne. Idealny ideał to? To ja. Twój ulubiony zwierzak? Mój ulubiony zwierzak to mój dobry przyjaciel. Płyn do kąpieli czy żel pod prysznic? Płyn do kąpieli. Chociaż w domu mam prysznic i z tym jest czasami problem, ale przede wszystkim płyn do kąpieli. Ulubiona piosenka w SCTV? Despacito. Jankes, zaśpiewaj jeszcze raz Despacito. Nie, no ja już nie mogę śpiewać Despacito, to był jedyny występ mój i więcej już nie będę śpiewał. Despacito. Ile zarabiasz? W sam raz. Czy ogolisz kiedyś ręce i nogi? Jak będzie takie zapotrzebowanie, to proszę bardzo, możemy golić. A golisz pachy? Podgalam. Co robisz jako hobby? To żużel i radio. Czy kiedykolwiek miałeś chłopaka? Jeszcze nie. Czy miałeś włosy takie dłuższe? Jeszcze tak. Pewnie, że tak. No kiedyś miałem i ładnym przedziałkiem. No, jako stare dobre czasy. Wolałbyś nosić przez tydzień bez przerwy te same skarpetki czy majtki? Skarpetki. Co jadłeś na śniadanie? Dzisiaj była kanapka i jak zwykle tost z jajkiem.